Shalom. Shalom. So, okay. I think many of you know how to speak Hebrew. Wielu z was już potrafi po hebrajsku mówić. Some, you know some words, yeah? Niektóre słowa znacie, tak? Ah, you'll be surprised how many words you know. Sami zdziwilibyście się, ile słów już znacie. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. So, maybe some of you remember us from last year. Może niektórzy z was pamiętają nas z zeszłego roku. How many of you were here last year? Ilu z was było tutaj w zeszłym roku? Oh, a few. Very good. No, kilka osób było. So, wonderful. So we're blessed to be in Poland again. And with you. Jest to dla nas błogosławieństwem, że znów możemy być w Polsce z wami. And we have been here for a few days and every night we have a meeting or a concert. Spędzamy tutaj kilka dni, każdego wieczoru mamy jakieś spotkanie, koncert. And we will be with Ramon at the conference this weekend that's coming. W ten weekend będziemy uczestniczyć w konferencji. And for those of you that don't know, I'll just give you a little bit of background about us. Dla tych z was, którzy nas nie znają, chciałbym przedstawić trochę tego, kim jesteśmy. We live in Israel for the last 6 years. Od 6 lat mieszkamy w Izraelu. I grew up in Ukraine. Ja sam wychowałem się na Ukrainie. When I was 20 years old, our family immigrated from Ukraine to United States. Kiedy miałem 20 lat, razem z rodziną przeniosłem się z Ukrainy do Stanów Zjednoczonych. And I lived there in the city of Chicago first. Tam mieszkałem najpierw w mieście Chicago. Where there are a lot of other Polish people live too. Gdzie mieszka także wielu Polaków. And it was in Chicago where I met the Lord. I met the Lord. W Chicago poznałem Pana. And my Messiah and my King Yeshua. You know, he was Jesus, yeah. Mojego Mesjasza, mojego króla Yeshua. And then later that's I met Jody, my wife. Później poznałem Jody, moją żonę. I met her in the Bible college. W koledżu biblijnym. And we fell in love and we got married. Zakochaliśmy się, pobraliśmy się. And we said because we're both of us are Jewish, we felt that we are to move to Israel. I odczuliśmy to, że skoro oboje jesteśmy Żydami, powinniśmy przeprowadzić się do Izraela. So we said in 2 years we will be in Israel. Wtedy powiedzieliśmy sobie, że za 2 lata będziemy w Izraelu. And we did move to Israel, but not in 2 years, but in 26. I owszem, przeprowadziliśmy się do Izraela, ale nie w ciągu 2 lat, ale 26 lat nam to zajęło. But ancient Israelites took 40 years to get to the promised land. Izraelitom zabrało 40 lat, żeby dotrzeć do ziemi obiecanej, więc we made it in 26. Nam się to udało w 26. We live in a beautiful little town called Zichron Yaakov. Mieszkamy w pięknym małym mieście, które nazywa się tak Zichron Yaakov. Tak. It's actually almost nobody knows about Zichron Yaakov outside of Israel. Prawie nikt spoza Izraela nie słyszał o tym mieście. But everyone knows inside of Israel. Ale wśród mieszkańców Izraela każdy je zna. Because our town is the beginning of Israel. Bo w naszym miasteczku Izrael się rozpoczyna. It was founded in 1882 by immigrants that came from Romania. To miasto zostało założone w 1882 przez imigrantów, którzy pochodzili z Rumunii. How many of you have visited Israel? Ilu z was było w Izraelu? Oh, that's good amount of people. Very good. Całkiem spora ilość. And those of you who haven't, a co do tych z was, którzy tam jeszcze nie byli, Roman takes tours and groups to Israel, so. Roman organizuje wycieczki do Izraela. Does everybody know Roman? Czy wszyscy go znają? Yeah. Everybody knows who you are. Okay. And so if you visit Jerusalem,
Don't forget to visit Zichron Yaakov. Więc jeśli będziecie kiedyś w Jerozolimie, nie zapomnijcie odwiedzić Zichron Yaakov. And you will learn some amazing history there. Tam poznacie niezwykłą historię. But more than that, when you visit Israel, you're actually learning about your inheritance. Ale ponadto, kiedy odwiedzicie Izrael, możecie poznać swoją własną historię, swoje własne dziedzictwo. In the book of Galatians it said, if you are in Christ, in the Messiah, you're Abraham's seed. W liście do Galacjan jest napisane, że jeśli jesteście w Chrystusie, to jesteście nasieniem Abrahama. You know, I'm Abraham's seed because I'm Jewish, but I believe in the Messiah too. Ja jestem nasieniem Abrahama, bo jestem Żydem, ale też wierzę w Mesjasza. But you Abraham's seed because you have come to believe into the same king. That I believe. Wy jesteście nasieniem Abrahama, bo uwierzyliście w tego samego króla, w którego ja wierzę. And this land was given to Abraham as an inheritance to him and to his seed. A ta ziemia została dana Abrahamowi jako jego dziedzictwo i jako dziedzictwo jego potomstwa. So that land is not just my inheritance, it's also yours. Więc ta ziemia nie jest tylko moim dziedzictwem, ale także waszym. So I encourage you to come and visit. And learn about your inheritance. Więc zachęcam was, abyście odwiedzili Izrael, abyście dowiedzieli się czegoś o waszym dziedzictwie. I'm going to share a little bit something what's on my heart. Chciałbym podzielić się tym, co leży mi teraz na sercu. You know, I told you that we live in Israel for the next 6 years. Jak już mówiłem, w Izraelu mieszkamy od 6 lat. For many years, Israel had been very difficult in terms of the gospel. Przez wiele lat w Izraelu to było trudne miejsce dla Ewangelii. People would just not respond to the message. Ludzie nie odpowiadali pozytywnie na Ewangelię. But things had begun to change. Ale rzeczy zaczęły się zmieniać. And we began to see more and more people turning their heart to God or seeking God. Widzimy, jak coraz więcej ludzi zwraca się ku Bogu, jak szukają Boga. At home we put together sometime the concerts and invite the people to come. Czasami w naszym domu organizujemy koncerty, zapraszamy ludzi. And people feel the presence of God at the concerts. Even sometimes we can't share right away the fullness of the gospel yet. I ludzie często odczuwają Bożą obecność. Niejednokrotnie nie możemy się tak od razu podzielić pełną Ewangelią z nimi. But this concerts created relationships, and through this relationship, some people came to the Lord. Ale te koncerty pozwalają nam nawiązać relacje z ludźmi i wielu z nich mogło przyjść, poznać i nawiązać relacje z Panem. So living in Israel and seeing, you know, it's amazing because when we have fall holidays, there are more than 200 representatives of different nations come. I mean, more than 200 nations represented in Israel. Jest to niezwykłe móc oglądać to, że kiedy obchodzimy święta w Izraelu, nieraz przedstawiciele ponad 200 krajów są obecni. And this is something that the prophets have prophesied thousands of years ago that this would be happening. Są to rzeczy, które prorocy przepowiadali tysiące lat temu, że to będzie się działo. So I would like to read this verse, start reading this verse from the book of Acts. Chciałbym zacząć przeczytać werset z Dziejów Apostolskich. Which perhaps you read it many times. Zapewne czytaliście go wielokrotnie. But this is Peter. He is talking to people in the temple of God. Tutaj Piotr przemawia do ludzi w świątyni Bożej. This happened after, remember, he healed the man who was lame, who was lamed. To stało się bezpośrednio po tym, kiedy Piotr uzdrowił człowieka, który był chromy. It's chapter 3,
would be, I would start reading from verse 19. To jest rozdział trzeci, zaczniemy czytać od wersetu 19. And Peter has chance to explain to people what really took place. I tutaj Piotr ma okazję wyjaśnić, co się stało. And now he tells them, repent therefore and be changed, that your sins may be blotted out, so the times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send Yeshua Mashiach, who was preached to you before. That's 19 and 20. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Okay, and verse 21. Whom heaven must receive until the times of restoration of all things that the Lord has spoken by the mouth of his holy prophets since the world began. Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówi Bóg przez usta świętych proroków swoich. How many of you are looking forward for the Lord to come back? Ilu z was oczekuje powtórnego przyjścia Pana? Most of you, I can see a lot of hands. Większość z was, widzę wiele rąk. I guess you wouldn't be here if you weren't expecting him to come, huh? Tak zakładam, że nie byłoby was tutaj, gdybyście nie oczekiwali przyjścia Pana. And here it says that haven't received him until the times of restoration. Jest tutaj napisane, że niebo przyjęło go, przyjęło Pana aż do czasu odnowienia. So this restoration must take place until he and then he'll come. Więc musi nadejść odnowienie i wtedy on przyjdzie. Well, let me ask you the question. What does the word restoration mean to you? You have that word in Polish, right? Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Co słowo odnowienie oznacza dla ciebie? What do you think? Jak myślicie? I don't know if you're used to Jewish people teaching, but we're not used to lecture. We like that to have conversations. Nie wiem, na ile jesteście oswojeni z tym, jak Żydzi nauczają, ale my nie jesteśmy, my z kolei nie jesteśmy przyzwyczajeni do robienia wykładów. My tak chcielibyśmy też dialogu poprowadzić z wami. So what do you think? Więc jak myślicie? What is restoration? Co to jest odnowienie? Oh, I think you know what it is, you know. No, myślę, że wiecie, co to jest. Something that existed in the past, yes? Coś istniało w przeszłości. Something got broken down. Coś zostało zniszczone. And it's gonna come back. I powróci. You've seen the houses that are being devastated and then being restored. Widzieliście domy, które były zniszczone i później zostały odnowione. People that went through the war, they have seen how buildings destroyed and then restored. Ludzie, którzy byli na wojnie, którzy widzieli wojnę, widzieli właśnie takie budynki, które były całkowicie zniszczone, a później odnowiane. So, according to this text, something that already existed, something that got broken down, and something that will be restored before the Lord comes. Więc w tym wersecie, tutaj zgodnie z tym wersetem, chodzi o coś, co było, kiedyś istniało, później zostało zniszczone i zostanie odnowione przed przyjściem Pana Jezusa. So what is it that existed before that got broken down? Co to takiego jest, co istniało, a zostało zniszczone? Here it says restoration which is spoken by the mouth of his holy prophets. W wersecie 21 jest mowa o odnowieniu, o czym od wieków Bóg mówił przez usta świętych proroków. Our prophets actually teach about what is going to be restored in the last days. Prorocy nauczają o tym, co takiego zostanie odnowione w czasach ostatecznych. One of the reasons we don't know is not many people today like to read the prophets. Często dzisiaj nie wiemy tego właśnie z tego powodu, że wiele osób nie lubi czytać proroków. But I tell you something. How many of you like to read the book of Revelation and understand it? Ale coś powiem takiego. Ilu z was lubi czytać Księgę Objawienia i ją rozumie? How many of you are, you know?
Anybody? Jest ktoś taki? Anybody wants to understand the book of Revelation? A ktoś chciałby zrozumieć Księgę Objawienia? Yes, no? Tak? Yes. Don't be shy. Nie wstydźcie się. Well, let me tell you, it's impossible to understand the book of Revelation without first understanding the prophets. I powiem więcej, że jest rzeczą niemożliwą zrozumieć Księgę Objawienia bez zrozumienia proroków. Yeah. So, let me go to another verse that will actually tell you what is being restored. Chciałbym teraz przenieść się do innego wersetu, który powie nam, co jest odnowione. Acts, chapter 1. Ciągle pozostajemy w Księdze Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy. And here we see that Yeshua spent with his disciples 40 days after he rose from the dead. Tutaj czytamy o tym, jak Jezus spędził z uczniami 40 dni po tym, jak powstał z martwych. Verse 3, it says, to whom he presented himself alive after suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking to them things pertaining the kingdom of God. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody tego, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. So for 40 days Yeshua appeared to his disciples and he spoke to them about only one subject. Więc przez 40 dni Jezus pokazywał się uczniom i mówił do nich tylko o jednej rzeczy. What subject was it? Co to było? God's kingdom. God's kingdom. Boże Królestwo. And he didn't just speak about that subject during the 40 days when he rose from the dead. He actually began his ministry proclaiming the kingdom. Ale on nie poruszał tego tematu tylko przez te 40 dni. On swoją służbę na ziemi rozpoczął od ogłaszania Bożego Królestwa. And then disciples who were Jewish, of course, ask him questions because Jews always ask questions, you know. I wtedy uczniowie, którzy byli Żydami, oczywiście, zadali mu pytanie, bo Żydzi zawsze zadają pytania. And verse 6 we read. I w wersecie 6 o tym czytamy. Therefore, when they have come together, they ask him, saying, "Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?" Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? The word restore again here. Tutaj jest znowu mowa o odbudowaniu, o odnowie. After he talked about the kingdom of God for 40 days, they talk about, will you restore this kingdom? Po tym, jak Jezus mówił przez 40 dni o Bożym Królestwie, oni pytają go: Panie, czy ty odnowisz, czy ty przywrócisz Królestwo Izraelowi? That's a very good question. To jest bardzo dobre pytanie. Restore means that they understood something, that this kingdom already existed in the past. To pokazuje nam, że oni zrozumieli coś. Oni rozumieli to, że to królestwo już istniało w przeszłości. And it's coming back. I że powróci. I thought the kingdom is a future reality. Not just, but it turns out to be that it was there in the past. Wydawało mi się, że królestwo to jest kwestia przyszłości, ale tu okazuje się, że to królestwo już istniało w przeszłości. As a matter of fact, this the gospel that Yeshua was proclaiming and then later his disciples took over was called the gospel of the kingdom. Okazuje się, że to ta Ewangelia, którą Jezus głosił i co później uczniowie przejęli i głosili, to była Ewangelia o Królestwie. And today we mostly know it as the gospel of salvation. My najczęściej znamy ją jako Ewangelię zbawienia. And salvation is the part of the message of the kingdom, but it's not, but there is more to it. I zbawienie jest częścią Ewangelii i przesłania o Królestwie, ale jest jeszcze coś więcej poza tym. According to Isaiah, there are actually four areas of the gospel of the kingdom.
Salvation is one out of four. Według Izajasza tak naprawdę Ewangelia o Królestwie składa się z czterech części i zbawienie to jest tylko jedna część. I'm not sure if I have time to deal with all four areas today, because it takes me a week seminar to deal. Nie jestem pewien, czy uda mi się, czy mam dzisiaj czas na to, żeby wszystkie te cztery obszary tutaj poruszyć, bo zazwyczaj zajmuje mi to tydzień seminariów, żeby do tego wszystkiego dojść. But what is important to understand? Ale ważne jest, żebyśmy zrozumieli. If we know is exactly how God built the kingdom in the past. Jeśli dowiemy się, w jaki sposób Bóg zbudował swoje królestwo w przeszłości, then we'll know exactly how it's coming back. Wtedy dokładnie będziemy wiedzieć, w jaki sposób ono powróci. And not only how it is coming back, but what is your part in it. I nie tylko jak ono powróci, ale jakie jest twoje zadanie. Because we are not called just to sit and wait for it to come back. We are called to be part of that restoration. Bo my jesteśmy powołani nie tylko do tego, aby siedzieć i czekać, aż to królestwo powróci, ale jesteśmy powołani, ażeby spełnić swoje zadanie w tym odnowieniu królestwa. And before we find out when did this kingdom exist in the past. Zanim dowiemy się, kiedy w przeszłości to królestwo istniało, I want to tell you this, that God created to live in a kingdom, created us to live in a kingdom. Chcę wam powiedzieć to, że Bóg stworzył nas do tego, żebyśmy żyli w tym królestwie. We are not created for democracy. Nie jesteśmy stworzeni do życia w demokracji. Or we are not created for man's tyranny. Nie jesteśmy stworzeni do życia w tyranii. But our life will only come to the fullness is when God is on the throne. Nasze życie dojdzie do pełni tylko wtedy, kiedy Bóg będzie na tronie. God needs to be the king. Bóg musi być królem. And king needs to have subjects that want him to be their king. A król potrzebuje poddanych, którzy będą chcieli go jako króla. So when did the kingdom exist in the past? Więc kiedy w przeszłości to królestwo istniało? I think that the kingdom existed at least twice in the past. Ja uważam, że to królestwo istniało przynajmniej dwa razy w przeszłości. The first time is when God planted this garden on earth. Pierwszy raz, kiedy Bóg zasadził swój ogród na ziemi. And he placed man in the garden. Umieścił człowieka w ogrodzie. And he gave man a rulership over the garden. I dał charge. I dał ludziom władzę nad tym ogrodem. Oni mieli nim zarządzać. But there was one thing that did not belong to man in the garden. Ale w ogrodzie była jedna rzecz, która nie należała do ludzi. That one tree. To jedno drzewo. That tree belonged to God. To drzewo należało do Boga. Because it was called the tree of the knowledge of good and bad. To drzewo, które nazywało się drzewo poznania dobra i zła. And God is the one that determines what is good and what is bad. Bo to Bóg jest tym, który określa i stwierdza, co jest dobre, co jest złe. Read Genesis 1. Every time God creates something, he says, and it was good. Przeczytajcie pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Za każdym razem, kiedy Bóg coś stworzył, on stwierdzał, że to było dobre. In chapter 2, God determined something that wasn't good. W drugim rozdziale Bóg pojawiło się coś, co Bóg określił, że nie było to dobre. He said, it's not good for man to be alone. On powiedział, niedobrze jest człowiekowi, żeby był sam. And I agree with him, so I got a wife. Zgadzam się z nimi, dlatego też się ożeniłem. And chapter 6 of Genesis, God said, saw that the entire earth was evil. W szóstym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej jest napisane o tym, że Bóg zobaczył, że ziemia, na ziemi pojawiło się zło i ziemia była zła. When a man ate from the forbidden tree, kiedy człowiek zjadł z tego zakazanego drzewa, in that act he rejected God from being the king. Poprzez ten czyn on odrzucił Boga jako króla. He himself became like God, determining
what is good and what is bad. On sam stał się jak Bóg i sam określał, co jest dobre, a co złe. And look at the world today. No i popatrzcie na świat dzisiaj. The man is not designed to determine what is good and what is bad. That's the mane of the king. Człowiek nie został stworzony do tego, żeby określać, co jest dobre, a co złe. To powinno zostać w rękach króla. So we lost our place in the garden. Więc straciliśmy nasze miejsce w ogrodzie. But from that point on, God started to have a plan to return this garden back to earth. Ale już wtedy, już w tamtym momencie, Bóg miał plan, żeby powrócić, żeby przywrócić ten ogród i dać go ludziom. And why do I say to earth? Ale dlaczego mówię tutaj, że ten ogród ma być przywrócony na ziemię? Pamiętacie tą część modlitwy, którą Jezus uczył swoich uczniów? Your kingdom come on earth as it is in heaven. Twoje królestwo niech przyjdzie na ziemi, jak i w niebie. What do I have to do with kingdom on earth if I think I'm going to spend eternity in heaven? Po co mi królestwo na ziemi, jeśli wieczność i tak spędzę w niebie? Well, let me tell you something. Actually, the earth is not going to go away. Powiem wam coś. Ziemia nie zniknie. God created this wonderful physical world not so he could destroy it one day. Bóg stworzył ten wspaniały fizyczny świat nie po to, żeby go zniszczyć pewnego dnia. One day John saw a new heavens and a new earth. Earth is still there. Kiedyś Jan zobaczył nowe niebo i nową ziemię. Ziemia ciągle istniała. So in God's plan, God created people for himself. In the plan to return the garden, he created people for himself. W Bożym planie, kiedy Bóg stworzył ziemię, Bóg stworzył ogród i dla siebie samego stworzył ludzi i umieścił ich w ogrodzie. And he took these people out of Egypt, out of slavery. Później tych ludzi wyciągnął z Egiptu, z niewoli. And these people that when they came out of Egypt, they did not have human king. I kiedy ci ludzie wyszli z Egiptu, oni nie mieli ludzkiego króla. God was their king. Bóg był ich królem. These people represented the kingdom on earth. Ci ludzie reprezentowali królestwo na ziemi. And these people were called what? I jak nazywali się ci ludzie? Israel. Izrael. Israel was the kingdom on earth. Izrael to było to królestwo na ziemi. And even when they asked for a king, i nawet kiedy poprosili o króla, even there God's plan did not fail. Nawet wtedy Boży plan nie został przekreślony. But he fulfilled the promise that he gave to Abraham. He said, "From you the kings will come." On w ten sposób wypełnił proroctwo, które dał Abrahamowi, że powiedział: "Od ciebie wyjdą królowie." And one day a good king came, King David. I kiedy przyszedł dobry król, król Dawid, to whom God said that your throne will last forever and there will be a descendant sitting on that throne. Jemu powiedział, Dawidowi powiedział, od ciebie wyjdą królowie i twój potomek będzie zasiadał na tronie. The throne of David is coming back. I tron Dawida powraca. And it's coming back to Jerusalem. On powraca do Jerozolimy. And we feel, we live in Israel and we feel all the dynamics of this war where the kingdom of darkness is warring against the kingdom of light. I kiedy żyjemy, mieszkamy w Izraelu, czujemy dynamikę tej wojny, która toczy się wokół nas, tej wojny królestwa ciemności z królestwem światłości. See, the scripture talks about the kingdom of God in two places. W Biblii królestwo Boże jest opisane w dwóch miejscach. One is the kingdom in heaven. Jedno z tych królestw jest w niebie, to królestwo niebieskie. And the second place, the kingdom on earth. I drugim miejscem jest królestwo na ziemi. And I have a news for you. The kingdom on earth is called Israel. I chcę wam tą wiadomość przekazać, że królestwo na ziemi
nazywa się Izrael. You see, God that you worship, bo widzicie, Bóg, którego wy wielbicie, when Moses is sending, when Moses is sent by God to speak to Pharaoh, kiedy Mojżesz został posłany przez Boga, żeby przemawiać do Faraona, God said to him, tell Pharaoh, God of Hebrews sent me to you. Bóg powiedział Mojżeszowi, powiedz Faraonowi, że Bóg Żydów posłał ciebie do niego. This God, the creator of the universe, calls himself God of Hebrews. Ten Bóg, Stwórca Wszechświata, nazywa siebie Bogiem Żydów. In Polish, do you have the word Hebrew or just the word Żydów? Is that how it is in the Bible? Hebrajczycy, ja. Yeah. W polskim języku właśnie my mamy słowo Żydzi. Because we have the word Jew, but also the word Hebrew. W polskim języku też czasami mówimy Żydzi, mówimy Hebrajczycy. Yeah. Jest różnica. Anyway, this king that you worship, Savior, when he was on the cross, there was a sign, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Bo kiedy król, ten król, którego czcimy, Jezus, wisiał na krzyżu, nad krzyżem była tabliczka z napisem Jezus Chrystus, Król Żydów. And all the covenants that God made, he made with this nation of Israel, including the new covenant. Wszystkie przymierza, które Bóg zawierał z ludźmi, on zawierał z narodem izraelskim, łącznie z nowym przymierzem. In Jeremiah 31:31 it says, behold, I make a covenant with the house of Israel and the house of Judah. W księdze Jeremiasza 31:31 jest opisane, Bóg mówi, że zawieram przymierze z domem Izraela i z domem Judy. 31. So God never made any other covenants with any other nations. Bóg nigdy nie zawarł żadnego przymierza z żadnym innym narodem. So when you came to believe in God of Hebrews and in the Messiah of Israel, you actually have joined the covenant that God made with Israel. Więc kiedy przychodzimy do Boga, to zawieramy przymierze z Bogiem Izraela. Because there is no separate covenant for you and separate for me. Bo nie ma osobnego przymierza dla ciebie i osobnego przymierza dla mnie. And you received it only just on the basis of this unconditional love and mercy. To przymierze jest zawarte na podstawie bezwarunkowej miłości i miłosierdzia. So we became one people. Więc stajemy się jednym narodem. And one day we will feel like as one people. I któregoś dnia poczujemy się jak jeden naród, jak jeden lud. But everything today in preparation for this kingdom is that God wants to make one people. I wszystko, co teraz dzieje się, to całe przygotowanie na przyjście tego królestwa, Bóg chce nas uczynić właśnie jednym narodem. Out of Jews and believers from the nations. Spośród Żydów i spośród tych, którzy uwierzą z innych narodów. And not only that, this gift of mercy that God has given to you. I nie tylko to, ale też ten dar miłosierdzia, który Bóg daje wam. Paul talks about it in the book of Romans, chapter 11. Paweł mówi o tym w liście do Rzymian, w rozdziale 11. When he says, through the disobedience of Israel, mercy came to you. Kiedy mówi, że poprzez nieposłuszeństwo Izraela łaska przyszła do was. And mercy in Hebrew is a wonderful word. It's called, it sounds like this, chesed. A miłosierdzie w hebrajskim to jest też jedno słowo, które brzmi tak, chesed. Chesed. Chesed, chesed carries power. W tym to słowo ma w sobie moc. Power to heal the hearts, power to save, moc, power to restore. Moc uzdrowić serca, moc odnowić, moc zbawić. And Paul tells the Roman believers, you have received this chesed. As a gift. I Paweł mówi tym rzymskim wierzącym, że otrzymaliście to chesed, to ten dar. So that you would give it back
to this people, to the original people of Israel. Abyście mogli go oddać narodowi, temu narodowi Izraela. In the same way, Ruth received this chesed gift. W ten sam sposób Ruth otrzymała ten dar chesed. Through the disobedience of one Jewish family, the message of God came to Moabites. If you read the book of Ruth, you know what I'm talking poprzez nieposłuszeństwo jednej hebrajskiej rodziny, jednej izraelskiej rodziny, to miłosierdzie i ten dar doszedł do Moabitów. And Ruth was able to take this love and this compassion and bring it back and heal the heart of her mother-in-law and the Jewish people. I Ruth mogła wziąć ten dar miłości, tego współczucia i przynieść go z powrotem i poprzez to uzdrowić serce swojej teściowej i przynieść pocieszenie do narodu. See, today Jewish people, Israeli people do not really still respond to the traditional Christian message. W dzisiejszych czasach Żydzi, Izraelczycy niezbyt dobrze przyjmują to tradycyjne chrześcijańskie przesłanie. But they're waiting for Ruth. Ale oni czekają na Ruth. And Ruth is coming to Israel, I've seen. I ja widziałem to, jak Ruth powraca do Izraela. There are friends that came from different nations that began to win the hearts of these people that live in Israel who are so hurt and wounded. Przyjaciele, którzy z różnych narodów powracali do Izraela i przez nich uzdrawiani byli ludzie, którzy byli tak zranieni, tak dotknięci. How much gift did you receive? How big is your gift? Jak wielki dar otrzymałeś? This gift is a power that's given to you. You can use. Ten dar ma wielką moc, którą możesz użyć. This is part of your call to fulfill something for the kingdom. To jest część twojego powołania, aby coś zrobić dla królestwa. You know, honestly, we're designed to receive love from the Father and then give it away. Tak naprawdę jesteśmy do tego stworzeni i tak jesteśmy zaprojektowani, żeby otrzymać miłość od Ojca i żeby dawać ją dalej. Relationship with God is much simpler than what we think. Relacja z Bogiem jest dużo prostsza niż nam się wydaje. I have seen people come from Germany and win the hearts of the Holocaust survivors. A miracle. Widziałem ludzi, którzy przebywali z Niemiec i zdobywali serca ofiar Holokaustu. And I believe that the Father wants to bring this revelation of the kingdom because the kingdom is coming to Israel again. I wierzę, że Bóg chce przynieść to objawienie Królestwa, bo wierzę, że Królestwo przychodzi do Izraela. You may not know this, but one of the way to translate the word Israel. Może tego nie wiecie, ale jeden ze sposobów, w jaki możemy przetłumaczyć nazwę Izrael. Remember where the first time the word Israel appears? Pamiętacie, kiedy po raz pierwszy pojawia się to słowo Izrael? When Jacob was struggling with an angel. Kiedy Jakub walczy z aniołem. An angel said to him, your name will not no longer be Jacob, but Israel. I anioł do niego wtedy mówi, twoje imię już nie będzie Jakub, ale będzie Izrael. Because you struggle with God and with men and you have prevailed. Bo zmagałeś się z Bogiem, zmagałeś się z ludźmi i zwyciężyłeś. This word struggle, it is a Hebrew word, sarita. To słowo zmagać się, to też kolejne hebrajskie słowo, sarita. That word doesn't just mean struggle, it means to persevere. To słowo oznacza nie tylko zmagać się, ale też przemóc. You have persevered with God. Ty zmagałeś się i przemogłeś i zwyciężyłeś zmaganie z Bogiem. And when you persevered and you overcame, then you have received authority. A kiedy zmagałeś się i przetrwałeś i wyszedłeś z tego zwycięsko, otrzymujesz autorytet. So this from the word sarita we have the word sar, which means a ruler. I od tego słowa, od hebrajskiego słowa zmagać się, pochodzi słowo oznaczające władcę. Sar el means ruler of God. To słowo sarel oznacza Boży władca. So Sar-El is a major part of the word Israel. Więc to słowo
Sarel to jest duża część słowa Izrael. But there is one little letter precedes the word Sar. Ale to słowo poprzedza jeszcze jedna mała litera. Letter Yud. To jest litera Jod. And it creates the word Sar. It turns it back into the verb in the future tense. Przekształca to słowo tak, że mówi ono o przyszłości. Which means will rule. I zmienia znaczenie będzie rządził. God. God will rule. Bóg będzie rządził. So as long as this entity Israel exists. Więc tak długo jak naród Izrael istnieje. There's a message to all kinds of principalities and powers. Jest to przesłanie, jest to wiadomość dla wszystkich zwierzchności, dla wszystkich mocy. You may do what you want for a while. Możesz robić co chcesz do czasu. One day God will rule. Ale jednego dnia Bóg będzie rządził. And this is why we are in the midst of warfare, especially there in the Middle East. I dlatego my jesteśmy teraz w samym centrum wojny, szczególnie my na Środkowym Wschodzie. You see, if it's just salvation, we don't need Israel. Jeśli chodzi tylko o zbawienie, Izrael nie jest tutaj potrzebny. But if it's a kingdom, ale jeśli mówimy o królestwie, that's coming to earth, które przychodzi na ziemię, it's impossible to go about the message of the kingdom without both your connection and a call to Israel. Niemożliwym jest mówić o tym przesłaniu, o królestwie bez powołania, bez Izraela. Because when you became believers, Israel has become your inheritance. You are not separate entity anymore. Bo kiedy stałeś się człowiekiem wierzącym, to Izrael stał się częścią twojego dziedzictwa. Nie jesteś już oddzielnym bytem. Maybe it's quite a bit to pray about. Some of it may be new for you. Może część z tych rzeczy musicie przemodlić, przemyśleć, może coś z tego jest dla was nowe. But it's worth to meditate on some of the things that have been shared. Ale warto przemyśleć te rzeczy, którymi się dzieliłem. What I feel I'd like to do is I'd like to play this piece that I wrote many years ago called Song of Israel. Chciałbym teraz zagrać utwór, który napisałem wiele lat temu, nazywa się Pieśń Izraela. Because it reflects what I just said, it reflects the history of the nation, the struggle and the restoration. Bo ten utwór odzwierciedla to, o czym właśnie mówiłem, tą historię, powstanie Izraela, to zmaganie i odnowienie. I would like to ask Georgia to come and share on this. It has three parts. It's a three-part sonata called Song of Israel. To jest sonata składająca się z trzech części. Nazywa się Pieśń Izraela i chciałbym teraz, by też moja żona Judy się podzieliła. This three-part sonata is such a picture of the heart of God. Sonata w trzech częściach to jest obraz Bożego serca. The titles of the three pieces are The Tempest. Tytuły tych trzech poszczególnych części są po pierwsze burza. The Travail. Travail is when a woman gives birth to a child. Drugie to poród. She goes into travail. And the triumph. I triumf. In the tempest is we picture a shaking of the nation of Israel. W pierwszej części burza to jest poruszenie, potrząśnięcie Izraelem. And the last major shaking that we can remember is the time when the temple was destroyed and the Jews were cast out of the nation. I ostatnie takie potrząśnięcie, które pamiętamy, to czas, kiedy została zburzona świątynia i kiedy Żydzi zostali wygnani ze swojego kraju. And many of those people that were cast out of the nation of Israel by Rome were Jews that believed in Jesus. I wielu z tych Żydów, którzy przez Rzymian zostali wypędzeni ze swojego kraju, wielu z nich wierzyło w Jezusa. God uses everything. Bóg użyje wszystkiego. And so they left this nation carrying with them this
this great jewel in the knowledge and revelation of the risen Messiah. Więc kiedy oni opuszczali swój kraj, nieśli ze sobą ten klejnot, znajomość Mesjasza, Pana. So in this first portion with the shaking, there was also like a river of peace going through the this first part of it. Ale jeszcze w tej pierwszej części tego potrząsania była rzeka pokoju, która wiła się pomiędzy tym co się działo. The gospel and revelation of Jesus brings peace. Bo Ewangelia, objawienie Jezusa przynosi pokój. And then we move from the tempest, the shaking, to travail, which is the birthing of the nation of Israel. I z tej burzy przenosimy się do kolejnej części, do tego porodu, kiedy rodzi się naród Izrael. The nation of Israel was birthed out of the ashes of the Holocaust. Naród Izrael zrodził się z prochów Holokaustu. God used that horrific time for the Jewish people. Bóg użył ten straszny dla Żydów czas. He used it to cause the people to cry out for the restoration of this land. Użył go, żeby prowadzić ludzi do takiego płaczu, wołania o odnowienie. And so the Jews began to return. Więc Żydzi wtedy zaczęli powracać. And in 1948. I w 1948 roku God says, shall I bring to the time of birth and not give delivery? I w tym roku Bóg mówi, czy mam sprowadzić bóle porodowe i nie urodzić? So out of the pressures and all that took place, the birthing of the nation happened in 1948. I poprzez te uciski, poprzez te trudy rodzi się naród. There was a lot of prayer and a lot of crying out to God to see this nation born. Żeby ten naród mógł się urodzić, potrzeba było wiele modlitw, wiele wołania do Boga. And suffering that we can't even hardly wrap our brain around. I tyle cierpienia, które trudno nam nawet sobie wyobrazić. And so we move from tempest, travail into the final part called the triumph. Więc od burzy poprzez poród przechodzimy do ostatniej części, triumf. And we think of triumph as being when the Lord comes back and his feet stand on that Mount of Olives. I triumf to dla nas jest ten czas, kiedy Jezus powróci i jego stopy staną na Górze Oliwnej. And as we read through the prophets and we read Revelation, we see the return of the Messiah being something so greatly magnificent. Kiedy czytamy proroków, kiedy czytamy objawienie, widzimy to, jak powrót Mesjasza jest czymś tak niezwykłym, tak wielkim. And as everything's taking place around us, we are looking for the return of the Messiah. I mimo tego wszystkiego, co dzieje się wokoło nas, my patrzymy, wypatrujemy powrotu Mesjasza. As a matter of fact, it's not just the believers in Jesus that are looking for the Messiah, but the Jewish people are crying out for the Messiah. I to nie tylko wierzący ludzie wypatrują i oczekują Mesjasza, ale to naród żydowski wyczekuje i woła o powrót Mesjasza. There's an interesting scripture that says that he who has their hope fixed on him shall purify themselves even as he is pure. Jest taki ciekawy werset, który mówi o tym, że ten, którego nadzieja jest pewnie utkwiona w nim, ten będzie oczyszczany, tak jak i on jest czysty. There's a big key about having our hope in his return. Klucz jest w tym, żeby nasza nadzieja była pokładana w oczekiwaniu na jego przyjście. And as I listen to the triumph, I see the Lord's return. I kiedy słucham tej części nazwanej triumf, widzę jego właśnie powrót. I picture him walking through the streets of Jerusalem and all the nations are streaming up to join
for the marriage supper of the Lamb. Wyobrażam sobie Jego, jak kroczy ulicami Jerozolimy, jak narody ze wszystkich stron napływają, żeby dołączyć do Niego w uczcie. That's the exciting day we're living for. To jest ten ekscytujący dzień, na który oczekujemy i dla którego żyjemy. There's no greater hope for us. Nie ma dla nas większej nadziei. It's His coming. To jego, niż Jego przyjście. So Song of Israel, the tempest, the travail and the triumph. Więc pieśń Izraela, burza, poród i triumf. Thank you.
You know, on a personal level, tak na poziomie osobistym, you may go in your life to times of tempest or travail. Sami przechodziliście też przez czasy burzy, przez czasy takiego rodzenia. But the Father has triumph for you. Ale dla ciebie Bóg też ma triumf. What's in my heart is to finish this evening and going back to the piano and speaking a blessing over you. Chciałbym ten wieczór zakończyć w ten sposób, że podejdę do pianina i wypowiem błogosławieństwo. Let the Father bless you. Pozwolę, aby Ojciec was błogosławił. The Father will say to you. Ojciec chce powiedzieć tobie. I love you, my son. Kocham cię, mój synu. I love you, my daughter. Kocham cię, moja córko. Because I have created you. Bo stworzyłem cię. I have formed you. Ukształtowałem cię. And I've given you life. I dałem ci życie. And I allowed you to be born into this world. Pozwoliłem, abyś urodził się na tym świecie. And I brought you into this world as a gift. I przyprowadziłem cię na ten świat jako dar. A gift of love. Jako dar miłości. I break every word that has devalued you. Łamię wszelkie słowo, które umniejszało tobie. Every word that wounded you and hurt you. Każde, które cię zraniło, które cię skrzywdziło. Every word that described you wrongly. Każde słowo, które opisywało cię jako samotnego. Has no power over you. Nie ma już mocy nad tobą. But I want you to know what I think about you. Chcę, żebyś wiedział, co ja myślę o tobie. For my thoughts are as multiple as the sand on the sea. Bo moje myśli są jak góra, jak piasek na plaży. To give you future and hope. Aby dać ci nadzieję na przyszłość. And that you would know how special you are. Abyś wiedział, jak wyjątkowy jesteś. And how valuable you are. Jak cenny jesteś. For I have paid such price for you. Bo zapłaciłem za ciebie tak wielką cenę. With the life of my son. Życie mojego syna. Because to me you have value. Bo dla mnie jesteś wartościowy. And I bless you, my son. I błogosławię cię, mój synu. I bless you, my daughter. Błogosławię cię, moja córko. To know this love. Abyś poznał tą miłość. Love that surpasses knowledge. Miłość, która przewyższa rozum. Love that's unconditional. Miłość, która jest bezwarunkowa. And you'll be able to receive it. Abyś mógł ją przyjąć. Freely. Za darmo. And then give it away. I dać ją dalej. I bless your relationships. Błogosławię twoje relacje. Your relationships, family and friendships. Wszystkie twoje relacje z rodziną, z przyjaciółmi. For my kingdom is based on relationships. Bo moje królestwo oparte i zbudowane jest na relacjach. I bless you. Błogosławię cię. To walk in this love. Abyś chodził w tej miłości. And always have hope. I miał zawsze nadzieję. And all that you do, you will prosper. I abyś obfitował i powodziło ci się we wszystkim, co robisz. And may the peace of God reign in your heart. I aby pokój Boży rządził w twoim sercu.
You are my beloved son. Jesteś moim ukochanym synem. You are my beloved daughter. Jesteś moją umiłowaną córką. And in you my pleasure rests. I w Tobie mam upodobanie. And again I say, you are my beloved son. Jeszcze raz powiem, Ty jesteś moim ukochanym synem. You are my beloved daughter. Jesteś moją umiłowaną córką. And in you my pleasure rests. I w Tobie mam upodobanie. You belong to me. Należysz do mnie. Belong in my kingdom. Należysz do mojego królestwa. You belong in my family. Należysz do mojej rodziny. And I bless you. Błogosławię Cię. As the father blesses his child. Jak ojciec błogosławi swoje dziecko. Thank you, Lord.